pierwszy wypadek. Otóż czarnoskóry 30-latek w marcu bieżącego roku szedł na zakupy do hipermarketu i obok przechodziło czterech młodych chłopaków i dwie dziewczyny. Nagle 18-letni Marcin uderzył baba Konę w twarz, po czym kopnął go, gdy bity usiłował uciekać. Koledzy napastnika wulgarnie wyzywali ofiarę. Czarnym na białym, nam napisane, sprayem na murze, na was grane. Jeden wódz, jeden naród i jedna rasa. Ja w awangardzie, miasto maszyna i masa. Poglądy oparte na pseudonaukowej tezie. Nierówność lasy ludzkie za sobą niesie. Faszystowski bunt, filozofia niczego. Holokaust, druga wojna i co było z tego? Człowiek człowiekowi ten los gotował. Czy choć jeden się zastanowił i tego żałował? Narodowość ta sama już nie pasuje. Jak się go pozbyć? Frajer kombinuje. Czarny, biały, ciągłe podziały. NBOT nie jest doskonały, ten za duży, ten za mały, mały dumny, a tamten łysy, rasizm, rasizm. Czy może jego kaprysy, gdzie tolerancja, gdzie? Wobec podobań innych, gdzie tolerancja, gdzie? Dla ludzi niewinnych, Polak, Rusek, czy Amerykanin, schema z dowcipu wzięty, co widzisz? Rasizm przeklęty, różnica klasy, wszystko wokół kasy, co się liczy? Wyższość swojej rasy, panowanie rasy, wyższej nad niższą, gdzie sami siebie wyniszczą, myślisz? Że filozofuje? Nie, to prawda, gdy nad tobą dominuje, dominuje. Pan Michał, witam. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Rasizm jest tak naprawdę wszędzie, to znaczy wszędzie tam, gdzie żyją biali ludzie, a czarni są w mniejszości, to ten rasizm po prostu występuje. Na niebieskiej kuli były cztery zbiory, niemal takie same, różniły ich kolory, tak jak do tej pory, bogaci wszelkie spory, zbiór to lepsze uparwienie, doskonałe ma walory, to nie humory, to do drugiego zbioru uprzedzenie, choć ogólny chaos to zbiorowe jest skłócenie, nienawidzenie, jedna barwa drugą barwą gardzi, wszyscy twardzi, wszyscy przekonani, że ta niebieska kula jest tylko dla nich, temu oddani słowo honoru. Nikt tu nie lubi innego koloru. Głoszone bez oporu, to wszystko jest pomylone. Na niebieskiej kuli białe, żółte, czarne i czerwone. Źle ułożone, kto układał, a kto krytykuje. Na niebieskiej kuli malarz wszystko na niebiesko przemaluje. Za to dziękuję, ktoś ten, kto lista może. Na niebieskiej kuli lepiej jest, gdy jest w kolorze. Jak w telewizorze, barwę rozróżniam. Lecz nie wymazuję, bo w głowie nie próżnia. Nie spóźnia się rozum, bo jest odlotowo. Gdy na niebieskiej kuli jest kolorowo. Rasistami jesteśmy wszyscy, to znaczy gatunek ludzki to są pozostałe jak resztki kości ogonowej, taki atawizm nasz, to plemienne takie zamknięcie, no to z tego wynika po prostu. I to jest w porządku, panie Krzysztofie. A nie jest, ale chowaj Boże, nie jest w porządku. No właśnie. Tylko... Każdy inny, wszyscy równi. Każdy inny, wszyscy rozumni? Chyba, bo dzisiaj się to nie potwierdza. Tak gdybym nie bardziej stwierdzam. Ja w tej kwestii na pewno niejako powleca. Nauczyła mnie tego mama i historii lekcja. Obca mi selekcja, broń Boże. Wszystko miałby być na biało, co ty wolę. Świat w kolorze, noże wydarzenia. Wnioskuję jako upośledzenia. Boże nie wiem, ale to, że słabo się to zmienia. Na drobne nie rozmieniam. Swoje wiem, wystarczy wykonać jeden gest. Ja go umiem i chcę, żaden problem. Czy to z Nairobi, czy Phnom Penh? Ja nie przez dużer wiem, co to ziemski gen. Jedynie ten temat nieskończony na podstawie głęboko zakorzenionych ściem. Wybrałem inny cel, tak jak 2HCL, 2HCL. Też jestem ciekawa, czy państwo sądzicie o sobie samych? Jesteśmy rasistami, czy nie jesteśmy? Biały nad czarnym, żółtym i czerwonym. Widzisz? Jestem rasistą pierdolonym. Irytuje mnie taki sposób osądów. Irytuje system działania takich rządów. Irytuje mnie taki skład poglądów, choć mocą one płyną pośród młodzieżowych prądów. Klasyfikacja ludzi na podstawie koloru. Co przy narodzinach miałeś prawo wyboru? Wybieram biały, bo do oczu mi on pasi. Taki kolor dzianka mają wszyscy nasi. Dumny jestem z tego, że jestem białasem. Ja reprezentuję czystą rasę. Przyznam też szczerze, że wkurzają mnie Romury, którzy w domu biedę klepią, a na co dzień garnitury. Kacioki, lakierki, a baby pod kościół. Wyjebany w łeb powinien zostać taki gościu. Lecz zatraciły się typowo ludzkie wartości. Rasizm dla mnie jest sposobem wyładowania złości. Nie rozumiem, że każdy ma swoje powody, każdy ma swoje tezy, ma swoje wywody. Ale Ku Klux Klan, kurwa, ludzie bez przesad. Po co się dzielić, jeśli ktoś nas tak pomieszał? Okazuje się, że to jednak coś w tym jest, że nie jest tak najlepiej z nami i że zdarzają się takie przypadki. Ja też mam wrażenie z takich potocznych obserwacji, że jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do obecności czarnoskórych u nas w Polsce, na ulicach, dlatego że ciągle mam takie sytuacje, mnie spotykają, kiedy
do autobusu na przykład wsiada czarnoskóry obywatel i jakoś jego wygląd jest komentowany przez rodaków moich, no i jakieś niesympatyczne komentarze padają.